Cześć, z tej strony Mateusz Bogolbow z serwisu devmentor.pl. Z racji tego, że na co dzień uczę programowania, ten podcast tworzę z myślą o osobach, które są na początku swojej drogi programistycznej. Startujesz w branży IT? Zasubskrybuj ten podcast, aby nie ominął Cię żaden odcinek. Zaczynamy! Dziś moim gościem jest Marcin Płodzień. Z Marcinem porozmawiamy o przyszłości branży IT, czyli o informatyce kwantowej. Marcinie, dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie na rozmowę. Cześć, dziękuję za zaproszenie. Jest to dla mnie przyjemność móc z Tobą porozmawiać o czymś, co może być naszą niedaleką przyszłością, miejmy nadzieję. Myślę, że dla nas jest to jeszcze większa przyjemność, że możemy się czegoś więcej dowiedzieć o tym, co może już za niedługo będzie codziennością. Marcinie, to może zacznijmy od początku i powiedz nam, w jaki sposób jesteś związany z branżą IT i powiedz nam coś więcej o sobie. Jasne. Z wykształcenia i zawodu jestem fizykiem, teoretykiem i zajmuję się szeroko rzecz ujmując badaniami nad zastosowaniami mechaniki kwantowej w nowych technologiach. Jest to taka aplikacyjna strona badań podstawowych. Obecnie pracuję w Instytucie Badań Fotonicznych ICFO w Barcelonie w grupie profesora Macieja Lewensteina, gdzie zajmuję się badaniami teoretycznymi w dziedzinie symulacji kwantowych oraz wykorzystaniem metod uczenia maszynowego w mechanice kwantowej. Jest to nowy nurt badawczy, w którym staramy się wykorzystać kwantowe własności materii na potrzeby szeroko pojętych technologii kwantowych, w tym informatyki kwantowej i konstrukcji komputera kwantowego, który jest takim świętym graalem naszej dziedziny nauki. No i z branżą IT jestem związany dwojako. Z jednej strony właśnie pracuję nad małymi klockami, które pewnie mają, mam nadzieję, że przyczynią się do budowania komputerów kwantowych, a z drugiej strony na co dzień z racji moich badań zajmuję się wieloskalowymi obliczeniami numerycznymi, tak zwane high performance computing, na potrzeby właśnie badań w dziedzinie mechaniki kwantowej układu wielu ciał. No dobrze, Marcinie, to w takim razie powiedz nam na początku, czym w ogóle jest informatyka kwantowa? Jasne. Informatyka kwantowa jest to relatywnie nowa dziedzina nauki, która znajduje się na pograniczu fizyki, matematyki i informatyki. I skoncentrowana jest ona na wykorzystaniu superpozycji i spotkania kwantowego w celu prowadzenia obliczeń kwantowych. Póki co są to jeszcze takie niejasne terminy, ale dojdziemy do wyjaśnienia, na czym one polegają. I obecnie z jednej strony informatyka kwantowa zajmuje się m.in. opracowaniem algorytmów kwantowych, które będą działały na komputerach właśnie kwantowych, które będzie wykorzystane takie własności cząstek kwantowych jak spontanie i superpozycja. A z drugiej strony mamy też obszar badań, eksperymentalnych badań, związanych z rozwiązywaniem problemów doświadczalnych, w których naukowcy starają się przygotowywać i kontrolować stany kwantowe pojedynczych cząstek, które później będą tak naprawdę składały się na małe klocki, które będą budowały komputery kwantowe. I myślę, że zanim będziemy mówić o tym, czym jest komputer kwantowy, informatyka kwantowa, warto przytoczyć takie wydarzenie z historii fizyki i skąd się i kiedy się w ogóle ten termin pojawił. I historia sięga lat XX wieku, kiedy to fizyk, laureat Nagrody Nobla Richard Feynman w swojej pracy Simulating Physics with Computers zapostulował, że aby dokładnie symulować układy kwantowe, czyli badać mechanikę kwantową układów wielu ciał na jakimś komputerze, no to ten komputer musi być kwantowy. Nie możemy tak naprawdę dokładnie badać kwantowych właściwości materii na zwykłych komputerach, bo szybko dojdziemy do ograniczeń mocy obliczeniowych. I właśnie od tamtego czasu takie terminy jak komputer kwantowy i informatyka kwantowa pojawiły się w nomenklaturze. I można bardzo zwrócić uwagę, z czego biorą się ograniczenia w komputerach klasycznych i dlaczego komputery kwantowe pozwolą nam obejść te ograniczenia. Więc można powiedzieć, że badanie cząstek kwantowych w komputerze klasycznym jest trudne dlatego, że złożoność obliczeniowa rośnie wykładniczo z ilością cząstek, które chcemy badać. I o ile w komputerze dzisiejszym, czy w superkomputerach jesteśmy w stanie badać właściwości kwantowe układu 10 czy 20 cząstek, o tyle już dokładne zbadanie właściwości 100 cząstek jest niemożliwe. I właśnie ta idea przyświecała Feynmanowi, który powiedział, że żeby badać dowolne układy kwantowe, potrzebujemy zbudować komputer kwantowy.
To Marcinie, to w takim razie powiedz nam w ogóle, czym jest kwant i qubit. Jasne. Słowo kwant pochodzi od łacińskiego słowa quantus i oznacza jak dużo. W fizyce kwant oznacza najmniejszą niepodzielną część jakiejś wielkości fizycznej, no na przykład energii. I pojęcie kwant pojawiło się po raz pierwszy na początku XX wieku, kiedy to nastąpił początek nowej fizyki, kiedy powstawały fundamenty mechaniki kwantowej. I kwant został użyty w kontekście niepodzielnych paczek światła, nazwanych później przez jednego z twórców mechaniki kwantowej Maxa Plancka fotonami. No i w fizyce często mówimy o kwantach energii. Przykładowo energia elektronów w atomie wodoru jest skwantowana. Elektrony znajdują się na poszczególnych połowach elektronowych i one mają konkretne wartości energetyczne. Mówimy, że energia elektronu jest dyskretna. I tutaj następuje właśnie to, czym jest foton. Kiedy elektron przeskakuje z wyższej powłoki na niższą, to emituje wtedy kwant światła, foton, o energii, która odpowiada różnicy pomiędzy wyższą i niższą powłoką energetyczną. I to są jakby dwa podstawowe pojęcia. No i teraz jeszcze warto powiedzieć, że początek XX wieku i narodziny mechaniki kwantowej nazywamy czasami pierwszą rewolucją kwantową. Ponieważ przewidywania tej teorii były tak wówczas dla naukowców zaskakujące, że to w pewnym sensie wywróciło do góry nogami obraz świata, jaki był wtedy, jaki wtedy panował. I w tamtym czasie konsekwencje mechaniki kwantowej, takie jak na przykład superpozycja bądź splątanie, wzbudzały pewien taki dysonans poznawczy nawet wśród twórców mechaniki kwantowej, w tym Albert Einstein. No i jednym z zarzutów, które stawiał Einstein, mówił, że mechanika kwantowa jest teorią nielokalną. Oznacza to, najprościej rzecz ujmując, że informacja może być przesyłana natychmiastowo, z dowolną prędkością. To wtedy stanowiło już sprzeczność ze szczególną teorią względności. No i ten paradoks został nazwany później paradoksem EPR, od trzech nazwisk Einstein-Podolski-Rosen. I wówczas autorzy wywnioskowali, że mechanika kwantowa jest teorią niekompletną. W latach 60. fizyk John Bell zaproponował eksperyment myślowy, który pozwalałby zweryfikować, czy ta mechanika kwantowa jest teorią niekompletną, czy jest kompletną. No i przedstawił pewien eksperyment myślowy, którego przeprowadzenie udało się w latach 80. i zostało wtedy potwierdzone, że mechanika kwantowa jest teorią kompletną i ta łamanie przyczynowości nie zachodzi. I wtedy tak ludzie uwierzyli, że mechanika kwantowa w porządku jest naprawdę rzeczywistym opisem, prawdziwym opisem rzeczywistości. I wtedy miało miejsce tak zwana druga rewolucja kwantowa. Ludzie powiedzieli, okej, czyli my tej teorii możemy ufać. Przyroda faktycznie tak działa. No i czasy współczesne, wraz z rozwojem technik eksperymentalnych i też analizy teoretycznej i metod do opisu i badania układów kwantowych, otwierają nam wrota do tak zwanej trzeciej rewolucji kwantowej. Jest to rewolucja, w której możemy myśleć o stosowaniu technologii kwantowych, czyli wykorzystujących te podstawowe własności materii, na potrzeby społeczeństwa szeroko pojętego. Te technologie będą w użyciu dla wszystkich ludzi. I dlatego żyjemy w bardzo ciekawych czasach, jeśli chodzi o o rozwój technologiczny. Jesteśmy u progu wielkich zmian. No i było pytanie, czym jest qubit. Definiujemy sobie właśnie to podstawowe pojęcie. I qubitem nazywamy każdy układ fizyczny, w którym wyszczególniamy dwa poziomy energetyczne o różnych energiach. To jest poziom energetyczny energii niższej i poziom energetyczny energii wyższej. Każdy qubit posiada dwa stany bazowe, czyli stan dolny oraz stan górny. I na pierwszy rzut oka można by powiedzieć, że taki qubit niczym się nie różni od bitu. O bicie też możemy powiedzieć, że to jest stan 0 i 1, stan o energii niższej, stan energii wyższej. Więc dlaczego w ogóle rozważać qubity, skoro mamy bardzo dobrze działające bity? Otóż jedną z własności mechaniki kwantowej jest to, że stan układu, oprócz znajdowania się w swoich stanach bazowych, to naszego przypadku stan dolny i górny, może się również znajdować w stanie tzw. superpozycji, kiedy jest jednym prawdopodobieństwem w stanie dolnym i z jakimś prawdopodobieństwem w stanie górnym. I właśnie ta superpozycja pozwala nam na zakodowanie większej ilości informacji w qubicie. Klasyczny bit ma dwa stany, dolny i górny, więc możemy powiedzieć, że informację zakodujemy przy pomocy strzałki, która ma swój początek w
środku sfery i wskazuje nam na biegun północny bądź biegun południowy. Mamy tylko dwa dostępne stany na tej sferze. Natomiast qubit pozwala nam zakodować informację w strzałce, która pokazuje w dowolne miejsce na sferze. Ta sfera jest w literaturze nazywana sferą Blocha. Więc tak naprawdę jeden qubit pozwala nam zakodować no, nieskończenie więcej informacji w cudzysłowie, ponieważ mamy do dyspozycji wszystkie możliwe położenia strzałki na sferze. I to jest właśnie podstawa i fundament komputerów kwantowych, qubit. I jako przykład qubitu możemy rozważyć elektron. Elektron jest to cząstka elementarna, która oprócz swojego ładunku i masy jest także charakteryzowana przez spin. Nie wchodząc w szczegóły, czym jest spin dokładnie, możemy powiedzieć, że elektron ma dwa stany bazowe spinu. Może być to spin do góry, bądź spin do dołu. I oznacza to, że spin elektronu może być również w superpozycji stanów bazowych. Oznacza to, że spin możemy wziąć jako przykład qubitu. Można podać inne przykłady qubitu, może być to na przykład polaryzacja fotonu, też w dwóch stanach. Więc qubit jest pojęciem szerokim, a w danym już zastosowaniu, w danej platformie eksperymentalnej może mieć różne postacie, na przykład elektronu bądź fotonu. Mhm. To jak podałeś te przykłady, to powiedz nam w takim razie, czy w ogóle informatyka kwantowa, to co przed chwilą nam przedstawiłeś, jest już w dzisiejszych czasach do czegoś wykorzystywane? W zasadzie tak. Nie jest to to, czego byśmy oczekiwali, czego byśmy chcieli. Nie jesteśmy na końcu drogi, jesteśmy na początku drogi i wiele rzeczy, które początkowo wydawały się niemożliwe do zrealizowania, były tylko konceptami teoretycznymi na kartce papieru, powoli udaje się zrealizować. I jeśli mówimy o informatyce kwantowej, to obliczenia kwantowe są jedną z dziedzin, ale mamy też zagadnienia związane z kryptografią kwantową i przesyłaniem informacji kanałami kwantowymi. I już dzisiaj te protokoły, bezpieczne protokoły są wykorzystywane i są jeszcze nie komercyjnie na dużą skalę, ale są bardzo obiecujące wyniki. I rzecz polega mniej więcej na tym, że stanu kwantowego nie można skopiować. Co to oznacza? Oznacza to, że w sytuacji podstawowej przesyłu informacji mamy takie zagadnienie. Mamy punkt A, osobę, która wysyła informację oraz osobę w punkcie B, która odbiera te informacje. I w klasycznych protokołach przesyłu informacji wiadomość w połowie drogi może zostać podsłuchana przez osobę niepowołaną. I to stanowi jedno z fundamentalnych zagrożeń klasycznych sposobów przesyłu właśnie informacji. Natomiast kiedy przesyłany stan jest stanem kwantowym, to w momencie, kiedy on zostanie podsłuchany w środku, on traci swoje właściwości kwantowe. On jest odczytany, jego właściwości kwantowe znikają i natychmiastowo po tym fakcie wie osoba, która tego sygnału oczekuje, odbiera, osoba B. I tym samym od razu wiadomo, że ktoś nas podsłuchuje, no i można przerwać na przykład nadawanie sygnału. I ten właśnie protokół jest podstawą przesyłania informacji kwantowej, zwanej kwantowej kryptografii, między innymi. Myślę, że moglibyśmy też powiedzieć, to by było z takim pożytkiem, dlaczego w ogóle chcemy mieć te komputery kwantowe oraz co rozumiemy pod pojęciem obliczeń kwantowych. Zacznijmy od zdefiniowania takiej podstawowej wielkości, jaką jest funkcja falowa. W uproszczeniu funkcją falową nazywamy stan, w jakim się znajduje jakiś układ kwantowy. Rozważmy na początku, tak na prosty przypadek, taki łańcuch spinów, czyli mamy łańcuch strzałek, które mogą być położone w górę lub w dół, no i mamy n ułożonych w łańcuchu takich właśnie spinów. I funkcja falowa zawiera nam informacje o tym, jaka jest energia takich spinów, jakie są korelacje między nimi. I podstawowym pytaniem, jakie zadawane jest w badaniach w tej dziedzinie, jest takie. Zaczynając ze stanu początkowego, ustalonego przez nas, na przykład wszystkie spiny są do góry, jaka będzie funkcja falowa po jakimś czasie, kiedy te spiny zaczynają ze sobą oddziaływać? I to pytanie jest bardzo proste, bardzo dobrze postawione i w pewnym sensie mamy narzędzie, które pozwalałoby nam zbadać, jaka jest ewolucja funkcji falowej w takim układzie. No i
narzędzie, które nam do tego służy, jest równanie Schrödingera. Wiemy, że ewolucja funkcji falowej przebiega zgodnie z równaniem Schrödingera i zagadnieniami, którymi zajmują się fizycy, w tym ja w tej dziedzinie pracującym, jest próba rozwiązania tego równania Schrödingera, czyli jaka jest funkcja falowa na wejściu, kiedy na wejściu mamy jakiś przygotowany początkowy stan. Jak już powiedzieliśmy wcześniej, dla kilku cząstek to jest możliwe do rozwiązania. Jesteśmy w stanie znaleźć dokładną odpowiedź na to pytanie, ale ze wzrostem liczby cząstek jest to coraz trudniejsze. Żeby to sobie wyobrazić, to ten problem poszukiwania funkcji falowej można przedstawić w sformułowaniu macierzowym. Nie wchodząc w szczegóły, cały problem zapisujemy jako taką wielką macierz o pewnych właściwościach. Jeżeli mamy 10 cząstek kwantowych, to nasza macierz ma rozmiar, czyli ilość kolumn i wierszy rzędu 2 do 10, czyli to jest 10 do 1024 wiersze i kolumny. No i jesteśmy w stanie to badać bardzo dobrze na zwykłych komputerach, ale jeśli już sobie rozważymy na przykład łańcuch 260 spinów, no to rozmiar tej macierzy jest to liczba, która rządowi wielkości odpowiada ilości wszystkich atomów w całym obserwowanym wszechświecie. Czyli widzimy, jak to bardzo szybko rośnie. I oczywiście nie jesteśmy w stanie na naszych zwykłych komputerach zbadać właściwości kwantowych takiego układu dokładnie. To może dopytam właśnie, czy obecnie wykorzystujemy w ten sposób te komputery kwantowe, czy to jest na razie propozycja, jakbyśmy mogli to zrobić, bo nie wiem, czy już coś takiego wykorzystujecie. W zasadzie już zaczynamy wykorzystywać w, powiedzmy, takich testowych, takich benchmarkach, o których zaraz powiem, na przykład przy rozkładzie liczb na liczby pierwsze, które jest bardzo bezpośrednio związane z problemem cyberbezpieczeństwa obecnego. Najpierw powiedzmy może, jak działa taki komputer kwantowy, jak on przygotowuje obliczenia. To można powiedzieć tak, że nasz problem, który na początku nas interesuje, tłumaczymy w języku mechaniki kwantowej. Po prostu nasz oryginalny problem staramy się przetłumaczyć na problem zagadnienia funkcji falowej i ten problem nie jest rozwiązywany przez komputer taki klasyczny, tylko przez tak zwany komputer kwantowy. Co to jest? To jest właśnie układ fizyczny, w którym będziemy mieć zaprogramowaną dynamikę układu. Więc wkładamy nasz stan początkowy do komputera kwantowego. Komputer kwantowy jest zaprogramowany w ten sposób, że podąża swoją dynamikę, dynamika jest badana przez równanie Schrödingera i na końcu mamy funkcję falową, która jest odpowiedzią ewolucji. I z tej funkcji falowej jesteśmy w stanie zdekodować odpowiedź, uzyskać odpowiedź na zadane początkowo pytanie klasyczne. Marcinie, to w takim razie powiedz nam, co komputer kwantowy w przyszłości potrafi. Komputer kwantowy w przyszłości będzie potrafił między innymi łamać algorytmy kryptograficzne, które dzisiaj uważamy za bezpieczne. I takim przykładem algorytmu jest algorytm RSA, czyli algorytm asynchroniczny z kluczem publicznym. Algorytm kodowania RSA opiera się w zasadzie na jednej bardzo dużej liczbie naturalnej, która jest iloczynem dwóch liczb pierwszych. I o ile ta liczba stanowi klucz publiczny, jest ona dostępna dla każdego, o tyle klucz prywatny stanowią te oddzielne liczby, które są składnikami, to jest P i Q, P razy Q równa się M. Gdybyśmy potrafili dowolną liczbę bardzo szybko rozłożyć na czynniki pierwsze, to algorytm RSA przestałby być bezpieczny. I komputery klasyczne są w zasadzie w stanie rozłożyć liczbę na czynniki pierwsze, ale dla w praktyce spotykanych liczb, które są w zabezpieczeniach banków i tak dalej, algorytm trwałby tysiące lat. Z tego punktu widzenia on jest bezpieczny, bo nie jesteśmy go w stanie szybko złamać. Natomiast jeden z pierwszych algorytmów kwantowych, który działałby na komputerze kwantowym, tak zwany algorytm Shora, dokładnie opisuje nam algorytmiczny sposób działania na rozłożenie dowolnej liczby naturalnej na czynniki pierwsze w czasie logarytmicznym, czyli bardzo, bardzo szybko w stosunku do komputera klasycznego. Tym samym te zabezpieczenia, które mamy dzisiaj, no przestaną być wystarczające na nasze potrzeby, ponieważ każdy będzie znając klucz publiczny, będzie w stanie znaleźć klucz prywatny. To może tak jeszcze dopytam w tym momencie, bo tak też trochę wcześniej rozmawialiśmy przed naszym nagraniem i powiedziałeś, że jak gdyby P
pewnie w pierwszej kolejności z komputerów kwantowych będą korzystać instytucje, powiedzmy, no nie wiem, właśnie organizacje, które zajmują się kwantami, może państwa, czy firmy, które jakby będą miały na to pieniądze, no to teoretycznie one będą w stanie nas podsłuchiwać jeszcze w momencie, kiedy wykorzystanie komputerów kwantowych nie będzie tak popularne, ale one już będą miały je, więc tak naprawdę będą mogły podsłuchać te wszystkie dane, które my tam przesyłamy, dopiero jak to stanie się bardziej popularne i te algorytmy zabezpieczające będą lepsze, no to wtedy tak naprawdę będziemy mogli się czuć bezpieczni. Tak mi teraz zaświtało. W zasadzie tak. W zasadzie można tak powiedzieć, że to, na co dzisiaj wybił komputery kwantowe, czyli łamanie algorytmów RSA, tak naprawdę pozwoli nam tworzyć i używać bezpieczne systemy kwantowe, które będą kodowały informacje, której nie będzie można podsłuchać. Pod tym względem będziemy bezpieczniejsi wszyscy. I to będzie oczywiście z największym pożytkiem dla społeczeństwa. Wracając do rozkładu na czynniki pierwsze, to warto tak popatrzeć na pewną skalę czasową, jeśli chodzi o badania. I po raz pierwszy algorytm Shora został wykonany na komputerze kwantowym, który się składał z 7 qubitów w 2001 roku przez grupę naukowców z IBM i Uniwersytetu Stanforda. I wtedy udało im się rozłożyć na czynniki pierwsze liczbę 15. Pokazali, że 15 jest wyłącznikiem liczby 5 oraz 3. Po 10 latach, w 2011 roku, dokonano faktoryzacji liczby 21 na 7 i 3. Widzimy, że to są bardzo ambitne zadania. To są bardzo trudne problemy. Dekadę udało nam się przejść liczby 15 na 21, ale to nie oznacza, że nie warto pracować w tym kierunku, ponieważ na razie jesteśmy na etapie pokonywania pewnych trudności eksperymentalnych, o których za chwilę będziemy mówili. Ale cel jest bardzo ambitny i myślę, że końcowo osiągalny, że będziemy w stanie mieć komputery kwantowe bardzo dobrze skalowane. Czyli nie będziemy mieć 5 czy 7 qubitów, tylko będziemy mieć rzędu 1000 qubitów. Drugim zastosowaniem algorytmów kwantowych na komputerach kwantowych, które dla nas, dla tego zjadacza chleba będzie bardzo przydatne, jest tak zwany algorytm Groovera do przeszukiwania baz danych. I klasycznie, kiedy mamy algorytm służący do wyszukiwania informacji w bazie danych składającej się z N elementów, rząd wielkości kroków, które musi wykonać taki zwykły algorytm, to jest N, czyli musi dokonać N operacji. Natomiast algorytm Groovera, który działa na komputerze kwantowym, złożoność obliczeniową, bo to taki termin tutaj używany jest, to jest pierwiastek z N. Żeby znaleźć jakiś taki przykład, który nam to unaocznia, to jest tak, że jeżeli mamy bazę, która się składa z miliona elementów, zwykły algorytm potrzebuje wykonać milion operacji. Natomiast komputer kwantowy potrzebuje do wykonania tylko pierwiastek z miliona, czyli 1000. Widzimy, że tutaj przyrost jest bardzo, bardzo duży. I jeszcze nie wiem, czy to będzie prawda, co powiem, ale biorąc pod uwagę jeszcze, jak komputer kwantowy działa, to te 1000 operacji w komputerze kwantowym, a 1000 operacji w takim komputerze, powiedzmy, takim jak teraz korzystamy, to też jest całkiem inny rząd wielkości, w sensie jak gdyby całkiem inny czas wykonania tego, tak? Dokładnie tak, ponieważ co do zasady komputer kwantowy jest, jak się mówi, tak wewnętrznie równoległy. On jest w stanie wykonywać wiele równoległych operacji właśnie dlatego, że mamy tą zasadę superpozycji. Więc tak, to jakby przyspieszenie 1000-krotne jest takim najbardziej dolnym przybliżeniem, jeśli chodzi o wyszukiwanie informacji w bazach danych. I teraz możemy zapytać, co z tego? Co z tego, że jesteśmy w stanie znaleźć szybciej numer telefonu w książce telefonicznej? To nie jest nic wielkiego, ale kiedy popatrzymy na to z punktu widzenia wyszukiwania baz danych, na przykład zawierające informacje o ludzkim genomie, które zawierają setki milionów rekordów i chcielibyśmy znaleźć na przykład, jaka kombinacja genów powoduje daną wadę genetyczną, albo jak musielibyśmy zmienić genów w jakimś miejscu, żeby ta wada genetyczna nie powstawała, no to widzimy, że musimy przeszukiwać takie bazy danych tysiące, setki tysięcy razy. I komputery tego klasyczne oczywiście nie mogą zrobić. Natomiast komputer kwantowy z takim szybkim dostępem do informacji dla dowolnie wielkiej bazy danych mógłby nam bardzo szybko udzielać odpowiedzi. A tym samym moglibyśmy wprowadzać na przykład nowe terapie.
poszukiwanie baz danych, jest to poszukiwanie nowych leków czy nowych związków chemicznych. Kiedy chcielibyśmy syntetyzować, chcielibyśmy mieć molekuły o jakichś zadanych właściwościach, które wiemy, że jeśli taka będzie własność tej molekuły, to będziemy mogli zrobić to i tamto, to zagadnienie klasycznie jest bardzo trudne. Rzecz się ma w tym, że jeżeli znamy zachowanie poszczególnych składników bardzo dobrze oddzielnie, jakiejś większej całości, to niekoniecznie znamy zachowanie kwantowe jako całości. To jest zagadnienie bardzo, bardzo złożone i komputery kwantowe właśnie będą potrafiły nam udzielić na odpowiedzi na takie pytanie. Jeżeli mamy składniki kwantowe mniejsze, jaka będzie właściwość stanu kwantowego większej całości? I to pozwala nam na przykład na poszukiwanie nowych leków, nowych molekuł, czy nowych związków chemicznych o zadanych przez nas właściwości. No i tutaj jeszcze jest bardzo ciekawe zastosowanie w tak zwanych bateriach kwantowych i kwantowych silnikach termicznych. Otóż możemy sobie wyobrazić, że taki komputer kwantowy mógłby proponować układy, które mogłyby służyć jako silnik cieplny w skali nanometrowej, na skali pojedynczych atomów, które wykonują swoje kwantowe zadania. I takie baterie kwantowe, czyli układy, w których moglibyśmy gromadzić energię, aby później ją wykorzystać do pracy, też mają szansę być stworzone dzięki temu, że komputer kwantowy powie nam, którędy szukać rozwiązania. Dlatego w pewnym sensie zastosowania są niemal nieograniczone jedynie przez naszą wyobraźnię, ale aby doszło do tego, no, potrzebujemy pokonać kilka problemów fundamentalnych, eksperymentalnych. Znaczy, odnośnie tych baterii, to tak, nie wiem, czy to jest możliwe, ale tak jak zacząłeś o tym opowiadać, to się zastanawiałem, czy nie moglibyśmy właśnie stworzyć czegoś takiego, powiedzmy, na skórze, jakiś materiał, który na przykład czerpie energię ze słońca, a potem po prostu jak się robi zimno, jest noc, no to nas na przykład ociepla. Jakby taka pierwsza koncepcja tego, co powiedziałeś. Nie wiem, czy to w ogóle jest możliwe, ale... To jest bardzo, bardzo ciekawy punkt, który tutaj poruszyłeś. Niewielu sobie z nas zdaje sprawę na temat tego, jaki jest najwydajniejszy proces energetyczny w naturze, jaki znamy. Wydajność energetyczna w większości procesów to 50-60%, jakby tam nigdy nie jest jeden. A najbardziej wydajnym procesem energetycznym jest proces fotosyntezy, w której tak naprawdę energia słoneczna jest zamieniona na energię procesów biologicznych poprzez chlorofil i tak dalej. Każdy to mniej więcej pamięta z lekcji biologii w szkole podstawowej i średniej. Zatem jest bardzo dobrym pytaniem, i ludzie sobie to zadają, naukowcy, jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, że chlorofil potrafi zamieniać energię w tak wydajny sposób? No i są pewne modele teoretyczne, które przewidują, że na poziomie tej skali mikro zachodzą pewne procesy kwantowe, takie jak na przykład splątanie kwantowe, mają rolę w tym, że ten proces transformowania energii jest taki dobry. I komputer kwantowy będzie w stanie nam powiedzieć, tak? Czy to faktycznie tak się da? Tak, dokładnie. Czy mamy jakiś model teoretyczny, my chcemy go sprawdzić, ale nie jesteśmy w stanie policzyć na kartce, więc komputer kwantowy wykona dla nas to odliczenia i będziemy w końcu mogli znaleźć model, ok, czyli potrzebujemy to, to i tamto, aby osiągnąć sprawność energetyczną porównywalną do roślin. Dlatego pod tym względem komputer kwantowy będzie dla nas takim cudownym narzędziem, który będzie nam pozwalał przyspieszać obliczenia. No dobrze, to w takim razie, skoro komputery kwantowe będą takie super, to dlaczego ich jeszcze nie mamy? Czyli pytanie brzmi, dlaczego skonstruowanie takiego komputera stwarza tyle trudności, w szczególności, tak jak wspomniałeś wcześniej, że tutaj obliczenie tych liczb pierwszych do 15 i tam 21 trwa tak długo, to co tutaj nie chce zadziałać? To jest bardzo dobre pytanie, bardzo zasadne i żeby na nie odpowiedzieć, musimy sobie zdać sprawę z tego, jak wrażliwym obiektem jest funkcja falowa. Tutaj możemy spojrzeć na to w taki przykład, że kiedy w latach pierwszych dwóch dekadach XX wieku naukowcy rozważali pierwsze modele teoretyczne, to często mówili, rozważmy sobie elektron, dwa elektrony w próżni. I tutaj dochodzimy do tego, że bardzo trudno jest nam stworzyć próżnię, taką, w której mamy dokładnie tylko i wyłącznie jeden elektron, czyli tylko i wyłącznie dwa elektrony lub dwa atomy i nie ma żadnego oddziaływania z otoczeniem, nie ma żadnego szumu z zewnątrz. I to nie tylko szum w postaci na przykład
cząsteczek, ale też szum na przykład związany z polem magnetycznym ziemskim. I te wyidealizowane modele, które były na początku XX wieku, dzisiaj naukowcy starają się zrealizować w laboratoriach. Czyli naprawdę w laboratorium, dzięki wykorzystaniu różnych technik laserowych, starają się złapać dokładnie jeden atom lub dokładnie jedną cząstkę kwantową, czyli dwie cząstki kwantowe i na przykład stworzyć stan, który jest superpozycją tych dwóch. I to są bardzo precyzyjne, bardzo dobrze kontrolowane eksperymenty, w których kluczowe jest to, że te dwie nasze cząstki, które badamy, są dobrze oddzielone od otoczenia. Jeżeli na przykład uda nam się przez chwilę te dwie cząstki oddzielić od otoczenia, ale nie idealnie, bo jakby idealnie się nie dzieje, następują tak zwane procesy dekoherencji. I dlatego te tworzone stany kwantowe mają skończone czasy życia. I to jest właśnie jeden z problemów, który stoi przed naukowcami, aby wydłużyć jak najbardziej czas koherencji stanów kwantowych, które już są tworzone w laboratorium. Drugą rzeczą, to jest też związaną z oddziaływaniem z otoczeniem, jest tak zwany problem pomiaru. Jak wspomnieliśmy wcześniej, kiedy mamy stan kwantowy, wróćmy do naszego kubitu, w stanie superpozycji 0, 1, stan górny i stan dolny, w momencie, kiedy dokonujemy pomiaru, czyli zadajemy pytanie, w jakim stanie się nasz kubit znajduje, to mamy prawdopodobieństwo, że jest w stanie dolnym i jest w stanie górnym. Więc nasza początkowa superpozycja zniknęła i jesteśmy tylko w jednym ze stanów bazowych. I taki problem pomiaru jest matematycznie równoważny do problemu oddziaływania naszego stanu kwantowego, którym się interesujemy, z otoczeniem. Kiedy pojawia się jakaś z zewnątrz cząstka, która jest dla nas niechciana, niekorzystna, ona dokonuje tak zwanego kolapsu funkcji falowej, czyli funkcja falowa zaraz w superpozycji znajduje się tylko w jednym ze stanów bazowych. Dlatego to są wszystko problemy z tym, że stany kwantowe są bardzo wrażliwe na oddziaływanie. I dokładna kontrola stanów, które będą użyte do obliczeń kwantowych, jest niezwykle trudna. Dlatego to trwa tak długo. Niemniej, na przestrzeni kolejnych lat mamy coraz większy progres i ta liczba kubitów, o której wspomniałem z 2001 roku, czyli tam 7 kubitów, to już dzisiaj została praktycznie zwiększona 10%. Są komputery kwantowe, które pracują w reżimie 50 kubitów. Ale to prawda, celujemy dużo wyżej, czyli mieć setki czy tysiące kubitów. A to jeszcze tak dopytam, czy jak gdyby pojawiają się dodatkowe problemy wraz z ilością dodawanych tych kubitów, czy tu bardziej chodzi o coś innego? Czyli jak wiesz, jak mieliśmy 7, potem mamy 70, czy jak gdyby to są cały czas te same problemy, o których powiedziałeś, czy raczej dochodzą kolejne i to powoduje, że to wszystko utrudnia się? Utrudnia się. To się wiąże z tym, że układy stają się większe. Najprościej to zrozumiałem właśnie w sposób, że jeżeli mamy 10 razy więcej kubitów, musimy mieć 10 razy większy układ, w takim najprostszym przybliżeniu. Więc skalowanie z ilością zwiększa problemy eksperymentalne. Czasy koherencji pomiędzy tymi, musimy jakby zadbać o koherencję między większą ilością składników. Na początku dla 7 kubitów mieliśmy koherencję, czyli powiedzmy koherencja każdy z każdym, prawda? Mamy wszystkie możliwe kombinacje każdego kubitu z każdym, a dla 100 czy więcej no to, prawda, to rodzi dodatkowe problemy. Więc skalowanie też jest problemem samym sobie. No dobrze. Marcinie, do jakich celów w takim razie obecnie tworzone są komputery kwantowe? Powiedziałbym, że obecnie komputery kwantowe tworzone są do celów badawczych jako cel sam sobie. Jednym z wyzwań, które stoją przed eksperymentatorami, jest znalezienie rozwiązań, które by na przykład pozwalały wydłużyć czas koherencji i tym samym później pozwoliłyby, aby służyły do takich zastosowań, powiedzmy, codziennych. Więc na chwilę obecną komputery kwantowe są celem samym sobie, ale służą też do badań podstawowych. I tutaj jedną z takich klas komputerów kwantowych są tak zwane symulatory kwantowe. Są to komputery kwantowe szczególnego przeznaczenia, które służą badaniu nad konkretnym modelem fizycznym. Jednym z takich fundamentalnych zagadnień jest problem istnienia nadprzewodnictwa wysokotemperaturowego. Gdy znamy i rozumiemy model nadprzewodnictwa w bardzo niskich temperaturach, za to została przyznana Nagroda Nobla, ale nie rozumiemy, dlaczego pojawia się nadprzewodnictwo w układach, które są stosunkowo ciepłe. I zrozumienie, w jaki sposób, dlaczego oraz kiedy mamy stan nadprzewodzący w danym materiale, dałoby później wiele aplikacyjnych zastosowań, głównie dzięki niemal bezstratnemu przesyłowi energii.
Jak wiemy, w wyniku oporności elektrycznej pojawiają się straty cieplne w przesyle sygnałów. Układy elektroniczne, takie podziemne, grzeją się i spada ich wydajność. No a sam przesył informacji jest energetycznie kosztowny. Dlatego tak ważnym pytaniem jest w fizyce znalezienie modelu, który opisuje nam nadprzewodnik wysokotemperaturowy. No i istnieje pewien teoretyczny model, tak zwany model Fermiego-Hubbarda, który potencjalnie może nam udzielić odpowiedzi na pytanie, kiedy możemy się spodziewać stanu nadprzewodzącego. No i okazuje się, że rozwiązanie, znalezienie odpowiedzi na to pytanie, kiedy w modelu Fermiego-Hubbarda mamy nadprzewodnictwo, jest praktycznie niemożliwe. Nie jesteśmy w stanie tego zbadać i przeanalizować na zwykłych komputerach, na komputerze klasycznym. No i tutaj właśnie przychodzi nam z pomocą symulator kwantowy, który jest zaprojektowany, zaprogramowany, żeby udzielić nam odpowiedzi na temat modelu Fermiego-Hubbarda. Między innymi na przykład znaleźć stan podstawowy układu. No i ten symulator kwantowy, czyli komputer kwantowy konkretnego przeznaczenia, w tym przypadku służy do prowadzenia badań podstawowych, na przykład nad przewodnictwem wysokotemperaturowym. No i tutaj warto wspomnieć, że komputery kwantowe dzielą się na dwie rodziny. Jedna są to komputery kwantowe analogowe, czyli tak jak wspomniałem wcześniej, symulator kwantowy, a drugie komputery kwantowe, które są oparte o bramki kwantowe. No i bramki kwantowe, co do zasady, pozwalają nam zaprogramować dowolny algorytm kwantowy, tak jak znane nam klasycznie bramki kwantowe, czyli R, OR, XOR i NOT, potrafią nam co do zasady, dzięki nim możemy zaprogramować dowolny algorytm klasyczny. I właśnie te obwody kwantowe są kandydatem do zbudowania skalowalnych komputerów kwantowych ogólnego przeznaczenia. Czyli nie będą zaprogramowane tylko do jednego konkretnego celu, czy badania jednego modelu, tylko będą właśnie programowalne w takim rozumieniu, jak dziś rozumiemy, że to jest programowalne. I naukowcy starają się zbadać, budować bramki kwantowe na różnych układach. Są na przykład bramki kwantowe zbudowane na układach fotonicznych, mamy bramki kwantowe na układach zimnych gazów atomowych, mamy też bramki kwantowe na przykład w przewodzących pętlach, tak zwanym złączem Josephsona. Są różne platformy, w których są badane możliwości konstruowania takich bramek kwantowych. No, ogromne grupy naukowców pracują nad każdą z tych platform. No i póki co nie znamy jeszcze jednego zwycięskiego kandydata, że okej, to jest platforma taka go-to, w której powinniśmy budować bramki kwantowe i skalowalne komputery kwantowe. To jeszcze może jedną rzecz dodam, bo tak rozmawialiśmy właśnie przed nagraniem. No czym się te bramki różnią? Jakbyś mógł powiedzieć, jaka jest korzyść z bramek kwantowych, bo myślę, że to jest istotne, bo na chwilę obecną nie było powiedziane i nie widać tej korzyści. Skoro mamy bramki teraz, to jaka będzie korzyść z tego, że są też bramki kwantowe? Oczywiście. Możemy wrócić do tego przykładu kubitu jako sfery Blocha. Czyli bramka klasyczna operuje tylko na dwóch stanach, 0 i 1, czyli stan na biegunie północnym i na biegunie południowym, a kubit, prawda, już może mieć tą informację zakodowaną w dowolnym punkcie na sferze. I właśnie bramka kwantowa jest w stanie wykonywać operacje jednocześnie na wielu kubitach. To bramka kwantowa jest w stanie operować na dwóch kubitach i wykorzystywać takie właściwości, jakie ma kubit, czyli na przykład superpozycję. Tego bramki klasyczne nie potrafią zrobić. Nie potrafią pracować na superpozycjach kubitu, a bramki kwantowe potrafią. No więc one potrafią zutylizować, wykorzystać superpozycję. I jak tutaj rozmawiamy o zastosowaniu wyników badań teoretycznych do codziennych problemów nas, które pomagają nam żyć lepiej, łatwiej powiedzmy, to warto popatrzeć na skalę czasową dotychczasowych odkryć fizycznych. Jako przykład możemy podać tranzystor. Pierwszy tranzystor polowy został zaproponowany w 1926 roku przez austro-węgierskiego fizyka Juliusa Lilienfelda. W 1947 roku, czyli tam ponad 20 latach, został wyprodukowany pierwszy tranzystor ostrzowy, a w 1950 pierwszy tranzystor złączowy. I za ten tranzystor w 1956 roku został przyznana Nagroda Nobla trzem fizykom. Więc od 26 roku do 1956 roku mamy 30 lat badań. Okay? A dzisiejsze komputery, dzisiejsza technologia, którą mamy, oparta na krzemie elektronika, tak naprawdę ma swój początek w roku 1950. Czyli tak naprawdę teraz jemy owoce odkrycia z 1950 roku. Bo
ile, no powiedzmy, 70 latach do dziś. To może zapytam o jedną rzecz. Czy obecnie, jeśli chodzi o komputer kwantowy, jesteśmy w tym roku 1950, czy później, czy wcześniej? Patrząc na tą skalę, powiedziałbym, że jesteśmy dziś w roku 1930. Okay. Jesteśmy, tak, ale to też trzeba zwrócić uwagę, że prędkość rozwoju nauki, ona się rozwija, ona nie jest stała. I tak wracając do tego tranzystora, czyli tak naprawdę komputery dzisiaj są powszechne w użyciu, że mamy, każdy z nas ma dostęp do laptopa, do tabletu, komputery małe, mikroprocesory są już w lodówkach, w pralkach, wszędzie. To tak naprawdę jest, pralki to może nie, ale te komputery, te smartfony, to jest ostatnie 10 lat. Że to jest taka pełna, powszechnie dostępna technologia. Minęło tam 80 lat od powstania tranzystora. No i to jest taka dobry przykład pokazania, jak działają badania podstawowe, że na początku naukowcy nie zadają pytań, co my z tym zrobimy, bo można sobie wyobrazić sytuację, że w 50 roku pytanie, do czego będzie przydatny tranzystor, ktoś powiedział tak, że wkrótce będziemy mieć takie urządzenia dostępne dla każdego, które będą połączone do takiej niewidzialnej sieci informacyjnej i każdy będzie miał dostęp do ogromnej ilości informacji. No i na sam koniec to urządzenie będzie mogło służyć niemal jak doskonała mapa dzięki systemowi GPS. No, nikt tak wtedy nie myślał, prawda? Dopiero rozwój poparty technologią i nauką dał nam dzisiaj te zastosowania, z których wszyscy korzystamy. I trzeba zwrócić uwagę, że ten postęp miniaturyzacji elektroniki ma początek w badaniach podstawowych. I drugim dobrym przykładem tego, gdzie jesteśmy dziś, myśląc o komputerach kwantowych, a do czego to może doprowadzić, czy oczywiście nie wiemy, jest właśnie przykład wspomnianego systemu geolokalizacji GPS. System GPS działa dlatego, że on korzysta z wyników ogólnej teorii zgodności Alberta Einsteina. Ona powstała w pierwszych dwóch dekadach XX wieku i Albert Einstein w swojej teorii pokazał, że czas jest czymś, co płynie z różną prędkością w zależności od tego, jakie jest sąsiadujące natężenie pola grawitacyjnego. I kiedy mamy satelity GPS, które znajdują się na orbicie, tam pole grawitacyjne jest inne niż to, którego doświadczamy na Ziemi. Więc żeby zsynchronizować sygnały pomiędzy orbitą i Ziemią, trzeba uwzględnić poprawki wynikające, które można policzyć w ramach ogólnej teorii względności. No i dziś wszyscy korzystamy z GPS-u. Ja codziennie idąc do sklepu czy gdzieś jadąc, korzystam z GPS-u. Już nawet nie zadaję sobie trudu, żeby pamiętać, jaka jest droga od punktu A do B. I właśnie wtedy... To może tylko dodam, że obecnie jesteś w Barcelonie i dlatego korzystasz. To nie jest tak, że to jest, wiesz, jak gdyby, że mieszkasz w mieście, w którym żyjesz 30 lat i, no tak. I chodzisz z GPS-em. To może nie, ale jak już jadę na wycieczkę do dowolnego miasta, nieznanego mi wcześniej, to pierwszą rzeczą, po którą sięgam, jest właśnie smartfon i żeby znaleźć drogę z jednej atrakcji turystycznej do drugiej. I to jest właśnie ta historia nas uczy, że badania podstawowe trudno jest przewidzieć, jakie będą ich wyniki w najbliższej przyszłości. I historia nas też uczy, że wynikami badań podstawowych tak naprawdę będą się mogli w pełni cieszyć pokolenie naszych wnuków bądź prawnuków. Myślę, że ja czy ty raczej nie będziemy mogli w pełni doświadczyć tego, co nam dają technologie kwantowe do naszego życia, to się nie wydarzy, ale już kolejne pokolenia tak, wierzę, że tak. Dobrze, czy już widzę, jak siedzę sobie na fotelu i ta moja wnuczka czy prawnuczek mówi: dziadku, jak to było za twoich czasów? No wiesz co, my tam mieliśmy takie tylko bit 0,1, a wy tu macie kubity, tak? Możesz powiedzieć, że wysyłałem, nie wiem, hasło do numeru konta twojej babci SMS-em i ktoś to podsłuchał i nam ukradli pieniądze z konta. A dla wnuczki to będzie w ogóle... Jaki to być problem? Przecież teraz no, nikt nie jest w stanie tego podsłuchać, nikt nie jest w stanie tego ukraść. No to jest taki trywialny przykład, ale myślę, że możemy się spodziewać tego typu przeskoku w pojmowaniu technologii pomiędzy nami a naszymi wnukami. Tak jest, to będziemy się już przygotowywać. Jak już tak wspomniałeś, jak gdyby o tym bezpieczeństwie, o tym kradzeniu informacji i pieniędzy z konta, to czy w ogóle komputery kwantowe, w zasadzie już trochę o tym powiedzieliśmy, ale będą one zagrożeniem dla cyberbezpieczeństwa? Będą dla cyberbezpieczeństwa, które znamy dzisiaj, oparte o klasyczne algorytmy, ale dadzą nam nowe narzędzia bezpieczne. Tylko w którym momencie to będzie, nie? Jeżeli powiedzmy, nie wiem, jakaś duża firma
zbuduje taki komputer kwantowy i może niekoniecznie się od razu pochwali, Oczywiście. To tak od razu przecież nie wprowadzimy tych wszystkich zmian, wiesz. To jest bardzo dobry punkt, który poruszyłeś i on tłumaczy, dlaczego istnieje ogromny wyścig pomiędzy mocarstwami w konstrukcji komputera kwantowego. Mamy trzech głównych graczy, mamy Stany, mamy Chiny i konsorcja europejskie. Tutaj jakby też się dzieje nie jeden kraj, ale to jest w ramach Unii Europejskiej. I tak naprawdę jest to toczka badań podstawowych, które są bardzo ważne, ale bardzo z tyłu głowy rządy wiedzą, że to da ogromną przewagę temu krajowi, temu mocarstwu, które będzie miało ten komputer kwantowy. Właśnie z takich powodów, bezpieczeństwa. Będą mogły na przykład, no właśnie, kraść informacje. To jest już trochę takie pójście w stronę szpiegowskich teorii, ale to tak naprawdę jest podstaw tego, dlaczego jest tak bardzo intensywnie rozwijany ten kierunek badań. Rządy wiedzą, jaką to ma potencjalną, jaką im daje potencjalną większą szansę w jakimś tam wyścigu zbrojeń, na przykład technologicznym. To nie interesowałem się bardzo, ale tak mi się to od razu kojarzy z tym wyścigiem, jeśli chodzi o broń atomową. Myślisz, że to jest też taki poziom, czy może większy? Trudno mi powiedzieć, bo tutaj jakby wyścig zbrojeń atomowych trwał w cieniu II wojny światowej, kiedy codziennie ginęli ludzie i tak naprawdę ci, którzy się śpieszyli z tym, wiedzieli, że broń atomowa pozwoli zakończyć wojnę. To tak się ostatecznie stało. Oczywiście kosztem ogromnego cierpienia Japończyków, kiedy ta bomba została zrzucona. Więc myślę, że atmosfera dzisiaj w wyścigu o komputer kwantowy jest troszkę inna. Nie ma tego oddechu śmierci. To mi się wydaje, że tych dwóch rzeczy nie można w ten sposób porównywać. Niemniej wysiłek intelektualny, finansowy jest naprawdę bardzo duży. Więc to jest coś, co naprawdę jest bardzo ważne dla każdego rządu, czy firmy prywatne, tak jak Google ma swój komputer kwantowy, D-Wave już od paru lat. Więc to są rzeczy, które pozwalają być pierwszy. A jak ktoś jest pierwszy, ten pierwszy zjada owoce postępu. To jest. Jak tak sobie teraz o tym powiedzieliśmy, to już teraz ci zazdroszczę, że siedzisz w tym temacie. Już wiem, dlaczego jesteś w stanie tyle czasu temu poświęcać i jak gdyby, wiesz, cały czas to cię kręci jeszcze bardziej, żeby dążyć do celu. Ale dobra, wróćmy do naszych tematów. Powiedz mi proszę, w jakich dziedzinach zwiększy się zapotrzebowanie programistów, jeśli chodzi właśnie o te komputery kwantowe? Będzie to big data, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo? Jakby, jak oceniasz, która dziedzina będzie jakby miała większe zapotrzebowanie? Myślę, że wszystkie z tych wymienionych dziedzin będą miały tak samo wielkie zapotrzebowanie. Po prostu zapotrzebowanie będzie cały czas rosło i tutaj należałoby rozróżnić właśnie zapotrzebowanie na takich zwykłych, klasycznych programistów, czyli ludzi od klasycznego IT. Ono będzie cały czas bardzo duże. Czyli będą nadal potrzebni programiści systemów wbudowanych, programistów od elektroniki, pisania sterowników i tak dalej. Bo na przykład te komputery kwantowe ostatecznie to będą systemy kwantowo obsługiwane przez zwykłą elektronikę. W sensie ten laser, który będzie nam służył do przetworzenia stanu kwantowego, no będzie podłączony do prądu, który będzie miał swój transformator i elektronikę, która tym będzie sterowała. Więc programiści, specjaliści w tych dziedzinach klasycznych obliczeń będą nadal bardzo potrzebni. Równolegle pojawią się programiści, którzy będą się specjalizować w programowaniu obwodów kwantowych. I to pewnie będzie część ludzi z klasycznych zawodów programistycznych czy IT tam przejdzie, część ludzi będzie nowo wykształconymi specjalistami. Ja myślę, że te dwa paradygmaty programowania, klasyczne i kwantowe, będą koegzystować, będą sobie wzajemnie pomagać, ale jeśli chodzi już o które z tych dziedzin będzie miała zapotrzebowanie największe, to w pewnym sensie te wszystkie dziedziny mieszają się w jedno. Big data, uczenie maszynowe, cyberbezpieczeństwo, to wszystko jest w pewnym sensie o tym samym, albo spotykają się w tym samym punkcie, czyli mamy duży zbiór danych, chcemy zapewnić dostęp uczeniu maszynowemu do danych, żeby mógł wyniki przewidywać dla danego danych, a jednocześnie chcemy, żeby nasze dane były bezpieczne, żeby nikt nam ich nie wykradł, lub aby nie było czegoś takiego jak ataki na sieci neuronowe, to też już jest nowa dziedzina informatyki, hakowanie sieci neuronowych i specjaliści z tej dziedziny też będą potrzebni. A sieci neuronowe, tu już o nich mówimy o uczeniu maszynowym, też w bardzo naturalny sposób przekrywa się z obwodami kwantowymi i komputerami kwantowymi opartymi właśnie o bramki kwantowe, gdzie metody uczenia maszynowego są wykorzystywane do optymalizowania na przykład obwodów kwantowych, że
proponujemy jakiś układ kwantowy, który wykonuje dane zadanie, a metodami uczenia maszynowego, klasycznymi, możemy znaleźć obrót kwantowy, który jest bardziej optymalny, czyli ma mniej składników. I te wszystkie dziedziny, one się bardzo ze sobą mieszają i specjaliści będą potrzebni wszędzie. Gdzie każdy, kto będzie chciał w tym kierunku iść, niemalże co by nie wybrał, będzie potrzebny. No dobrze, no to w takim razie idźmy głębiej i powiedz nam proszę, co według Ciebie, w ogóle co rozwój informatyki kwantowej oznacza dla programistów? Czy w ogóle istnieje szansa, że komputery kwantowe ich zastąpią? Myślę, że nie. Myślę, że nie, na pewno nie w najbliższej przyszłości. Tak jak wspomniałem wcześniej, cały backup IT będzie potrzebny do rozwijania tych technologii, utrzymywania systemów kwantowych. I te systemy kwantowe będą użyte do rozwiązywania tych pewnych konkretnych problemów, na przykład badawczych, które później będą mogły być aplikacyjne, to, o czym wszystkim wspomnieliśmy, ale nie widzę możliwości, żeby komputery kwantowe nagle same się programowały. To zawsze będą potrzebni ludzie, którzy będą to robić. Prawda, nawet w algorytmach klasycznych są próby tworzenia paradygmatów, kiedy programy same się modyfikują podczas wykonywania, albo języki, które same sobie piszą algorytmy. No i widzimy tutaj cały czas są potrzebni ludzie, więc w najbliższej przyszłości, która może trwać kilkanaście, kilkadziesiąt lat, ja wierzę, że nie będzie w żaden sposób wyparcia programistów przez komputery kwantowe. Będzie jeszcze większe zapotrzebowanie na specjalistów. Mhm. Ale wiesz co, też tak się zastanawiam, że jak powiedziałeś, że jeżeli będzie bardzo duża ilość tych qubitów, to nie wiem, czy jak gdyby taki komputer kwantowy nie będzie w stanie jak gdyby tak naprawdę wszystkich opcji spróbować i dzięki temu napiszę ten program w cudzysłowie. Znaczy tak na szybko oczywiście sobie to wyobrażam, nie? Tak, tak, to jest jeden z potencjalnych kierunków, oczywiście. Ale od idei do rzeczywiście zastosowania tego jest jeszcze bardzo długa droga. No dobrze, no to jak tak mówię, że bardzo długa, wiem, że już wspominaliśmy o tych naszych dzieciach dzieci, to powiedz mi może tak, wiesz, luźno twoim zdaniem, kiedy możemy się spodziewać upowszechnienia komputerów kwantowych? Jasne. Tutaj jest bardzo, myślę, warto powiedzieć, co rozumiemy pod pojęciem upowszechnienie. Jeżeli upowszechnienie rozumiemy jako dostęp instytutów badawczych do komercyjnych komputerów kwantowych, do komputerów kwantowych, które znajdują się w rękach potężnych firm, bądź na przykład rządów, i naukowcy chcą mieć do nich dostęp, żeby prowadzić jakieś badania, nie spodziewałbym się, żeby to była bardzo daleka przyszłość. Już tak naprawdę dziś entuzjaści, hobbyści mogą dostać dostęp do komputeru kwantowego IBM-a, w którym mogą testować różne obwody kwantowe napisane w takiej specjalnej bibliotece dostępnej powszechnie, biblioteka KISKIT. Naukowcy mają dostęp do komputerów takich jak D-Wave, gdzie mogą prowadzić swoje badania i symulować jakieś algorytmy kwantowe. Pod tym względem upowszechnienie jako dostęp do naukowców, dla naukowców, nie jest bardzo odległe. Myślę, że to jest taka najbliższa przyszłość w 12 latach, może nawet mniej. Natomiast jeśli rozumiemy przez upowszechnienie to, że każde gospodarstwo domowe będzie miało swój komputer kwantowy, ogólnego przeznaczenia, na którym będzie ktoś oglądać Netflixa, to myślę, że to się raczej nie wydarzy, że komputery kwantowe będą konkretnym celom służyć. I może być tak, jestem sobie w stanie to wyobrazić, że jednym z pierwszych takich komputerów kwantowych szczególnego zastosowania będą jakieś takie małe skrzynki, które będą klonowały informacje przesyłaną przez światłowód. To jest trochę taka futurystyka, ale myślę, że to by mogło być, żeby służyć kodowaniu informacji, którą przesyłamy w jakiejś uogólnionej sieci internet, internet 2.0 czy 3.0. I to nie jest bardzo odległe, powiedzmy, strzelam, 20 lat. Ale to, żeby każdy miał komputer kwantowy w domu i z nim robił, no nie wiem co, no to raczej bym się tego bardzo szybko nie spodziewał. I tutaj warto też zwrócić uwagę, znowu na skalę czasową tego, co nazywa się historia, kiedy powstał pierwszy komputer. To był rok 1945. Pierwszy komputer się nazywał ENIAC i on był stworzony przez Uniwersytet Stanforda i badaczy z IBM. Później komputery PC Computers pojawiły się w latach 80., niemal 40 lat później, ale też były tylko dla wybranych dostępne. I tak naprawdę dopiero początek XXI wieku jest tak, że każdy ma ten komputer, smartfon i tak dalej, o czym już mówiliśmy wcześniej. Więc myślę, że podobnie będzie z komputerami kwantowymi, że to trochę tych lat minie, zanim to będzie coś powszechnego. Tak zastanawiam się, czy przypadkiem nie będzie tak, że jednak będzie to trochę szybciej, nie? Bo jak wspomniałeś, że tu nie ma liniowości, tylko może być dużo szybciej. Czy takie pytanie dodatkowe, czy
widać gdzieś w najbliższej przyszłości możliwość takiego przełomu, że to po prostu, wiesz, coś zadziała i po prostu to pójdzie bardzo szybko? Czy to nie, na chwilę obecną nie widać takiego i takiej możliwości? Gdybym powiedział, że nie widać możliwości, to bym skłamał, ale jednocześnie gdybym powiedział się... Nie, ale jednocześnie, jeżeli bym powiedział, że to jesteśmy już u progu, że to jest tak naprawdę jeszcze 2 miesiące pracy grupy badawczej i to się pojawi, to też byłoby kłam. Przeskok pojawił się w latach 70., kiedy został bardzo dobrze opracowany laser. Mogę powiedzieć, że to był taki moment, który właśnie był przeskokiem, że powstanie lasera i wszystkie techniki laserowe dotyczące kontroli pojedynczych, tworzenia stanów pojedynczych fotonów, kontroli pojedynczych atomów, pułapkowania ich, tworzenia tych stanów, to był ten taki przeskok, który pozwolił ideę tylko z kartki papieru naprawdę przedstawić w laboratorium. A teraz tego przeskoku jeszcze nie widzę, takim moim skromnym zdaniem. Okej, czyli 50 lat później? Myślę, że nie. To co powiedziałeś, to jest bardzo dobra uwaga, że ten rozwój nie jest liniowy, ale jednak też trzeba być pokornym wobec krąbnej natury, która nie daje nam się tak łatwo okiełznać i należy bardziej tak w sposób stonowany przewidywać, kiedy będą te komputery kwantowe dostępne. No dobrze, Marcinie, to powiedz nam w takim razie, jaką drogę edukacji byś zaproponował osobom, które podczas dzisiejszego podcastu zainteresowały się tym tematem i chcą kształcić się w dziedzinie informatyki kwantowej? Jasne. Myślę, że nie będzie zaskoczeniem, raczej niespodzianką, jeżeli powiem, że dla młodej osoby, dla młodego słuchacza, zainteresowanego dziedziną, naturalnym wyborem byłyby studia fizyki lub matematyki lub informatyki, gdzie mogliby zapoznać się z fundamentami mechaniki kwantowej, poznać ten niezbędny aparat matematyczny, aby rozumieć tak naprawdę trudności i możliwości, jeśli chodzi o budowanie komputerów kwantowych. I później na przykład podczas kariery akademickiej przez jakąś część swojego życia starać się rozwijać te technologie lub pracować z tymi technologiami. I to jest jakby jedna część odbiorców, domyślam się, naszego podcastu. Z drugiej strony wszystko jest dla ludzi i niekoniecznie trzeba rzucać wszystko i studiować zaraz fizykę i lub matematykę. I dostęp do tego jest trudnego. Jest bardzo dużo materiałów, bardzo dużo książek dostępnych online za free, dużo materiałów na YouTubie, konferencji poświęconych dziedzinie. Można to śledzić, można zanurzyć się w tym świecie. Są dostępne biblioteki, które pozwalają symulować nam działanie układów kwantowych na naszych komputerach, na laptopach dla bardzo małych układów. Generalnie rozwijać się w tej dziedzinie przez takie właśnie zanurzenie, czytanie. I coraz więcej pojawia się pozycji w literaturze poświęconych obliczeniom kwantowym i algorytmom kwantowym, które są dedykowane osobom, które nie mają specjalistycznego wykształcenia, które są dla ludzi, którzy są entuzjastami, chcą się tego nauczyć, chcą to poczuć, chcą się w jakiś sposób rozwinąć w tym kierunku. I to jest bardzo fajne, ja bardzo lubię czytać tego typu książki, bo bardzo często sam się czegoś nowego uczę, bo ktoś rzuca inne światło na problem, który teoretycznie jest mi bardzo dobrze znany. Tym samym myślę, że warto jest śledzić konferencje, które się wydarzają. I w dobie pandemii dużo tych konferencji odbywa się online, więc mamy naprawdę dużą szansę wziąć czynny udział w takiej konferencji i posłuchać, co te ludzie robią. A oprócz tego, to też jest bardzo ciekawe, wiele uniwersytetów na świecie, najlepszych uniwersytetów, uniwersytety ze Stanów, czy z Wielkiej Brytanii, czy europejskie, udostępniają nagrania z wykładów, które są przeprowadzone dla studentów na miejscu. Czy to z podstawy mechaniki kwantowej, czy z optyki, czy z samej informatyki kwantowej. Więc można coś takiego znaleźć i po prostu być słuchaczem i wyciągnąć coś dla siebie. To naprawdę wiedza jest na wyciągnięcie ręki w tym momencie. Jest dużo lepiej niż powiedzmy 10 lat temu. No dobrze, no to w takim razie jak wiemy, że jest się skąd uczyć i w zasadzie każdy z nas może, to powiedz nam proszę, czy w Polsce obecnie jest praca dla osób zajmujących się informatyką kwantową? Czy zainteresowani powinni nastawić się raczej na wyjazd za granicę, żeby móc coś podziałać w tym temacie? Myślę, że tutaj jeszcze raz bym zaczął od tego, jaka jest grupa docelowa tego podcastu. Jeżeli teraz mówimy o młodych ludziach, którzy są na początku wyboru swojej ścieżki kariery i załóżmy chcieliby studiować czy matematykę, czy fizykę i zastanawiają się, gdzie studiować, żeby móc się tym zajmować, no to w Polsce mamy bardzo wielu światowej klasy specjalistów w dziedzinie obliczeń kwantowych, informatyki kwantowej, całej kwantowej teorii informacji, czyli tam
Warszawa, Kraków, Gdańsk, Poznań, Wrocław, Toruń, Białystok i Gliwice, to są miejsca, w których mamy naprawdę światowej klasy rozpoznawalnych naukowców w dziedzinie, którzy bardzo chętnie nawiążą współpracę ze studentem, który wyrazi chęć robienia na przykład pracy dyplomowej u nich. Jeśli chodzi o pracę zarobkową, no to jeszcze nie ma wielu firm w Polsce, które zajmują się budowaniem komputera kwantowego. No to też nie można się oszukiwać, że tak jest. W porównaniu ze Stanami czy Chinami, bo w Europie są konsorcja badawcze, ale w Polsce mamy centra badawczo-rozwojowe największych graczy w dziedzinie, na przykład Google'a, w którym wierzę, że jeżeli ktoś będzie tam chciał pójść i wyrazi chęć rozwijania się w kierunku na przykład programowania obwodów kwantowych, jestem sobie w stanie wyobrazić, że może znaleźć tam coś dla siebie lub to może być dobry start do na przykład wyjazdu, nawiązania współpracy. Bardziej, że w dobie dzisiejszej, kiedy wiele miejsc pracy już po prostu funkcjonuje w przestrzeni wirtualnej, możemy pracować gdzieś za granicą, będąc w Polsce. I na odwrót, jak wiemy, to się stało przez ostatnie 2 lata. Home office stał się czymś powszechnym, a nie tylko dla wybranych. No i warto też zwrócić uwagę, że ten obszar, o którym tak trochę mniej mówiliśmy dzisiaj, a znaczy uczenie maszynowe, bardzo mocno szturmem wdarł się na rynek pracy. I wiele jest zagadnień, które warto poruszać, rozwiązywać w uczeniu maszynowym, które później mogą się przydać, gdyby ktoś chciał zacząć pracować w świecie komputerów kwantowych. Jeśli doświadczenie i umiejętności, które są potrzebne do tego, żeby móc zajmować się uczeniem maszynowym, w sytuacji, gdyby ktoś chciał się przenieść na przykład za granicę i pracować w startupie kwantowym, to ta wiedza i umiejętności się przydadzą. I na odwrót, kiedy ktoś by za granicą zajmował się na przykład jakiś student, nie wiem, uczeniem maszynowym na komputerach kwantowych, później będzie mógł znaleźć bardzo łatwo pracę w dowolnej firmie, która się tym uczeniem maszynowym zajmuje komercyjnie, zastosowania. No dobrze, Marcin, no to w takim razie poleć nam proszę jakąś książkę, która będzie przydatna dla osoby, która się interesuje informatyką kwantową. Myślę o dwóch takich tytułach. Jeden tytuł, pierwsze wydanie z 2011 roku, jest to Wstęp do informatyki kwantowej, Michel Lebak. I informatyka kwantowa to są wybrane obwody i algorytmy autorstwa Marka Sewerwajna oraz Joanny Wiśniewskiej. Ale jednocześnie mamy dostęp do materiałów online na stronie Biblioteki Kiskind. Można znaleźć bardzo dobre wprowadzenie do podstaw obwodów kwantowych i tak naprawdę stamtąd czerpać wiedzę na sam początek. Więc te materiały są dostępne i są przystępne. Myślę, że to jest najważniejsze słowo, że one są przystępne. To trzeba zajrzeć, kto się tylko zainteresował po dzisiejszym podcaście informatyką kwantową, to polecamy. To na koniec, Marcinie, gdzie możemy Cię znaleźć w sieci? Jeżeli ktoś by chciał podpytać, a może się interesuje, a może chciałby dołączyć do badań, może zostać studentem, to gdzie Cię znajdzie? Oczywiście zapraszam wszystkich do kontaktu i ja bardzo chętnie odpowiem na każde pytanie, które będę w stanie odpowiedzieć konstruktywnie. I można mnie chyba najłatwiej znaleźć na moim profilu na LinkedInie. Googlając moje nazwisko i LinkedIn, na pewno znajdziecie Państwo odpowiedni link, który przekieruje do tej strony, a stamtąd już z mojej strony osobistej, zawodowej. Jasne, to na pewno wrzucimy linka, to więc będzie dużo łatwiej, więc zapraszam wszystkich do kontaktu. Ja Tobie, Marcinie, bardzo dziękuję za tę rozmowę i podzielenie się z nami swoimi doświadczeniami. Dziękuję bardzo za zaproszenie, to była dla mnie wielka przyjemność. To wszystko na dziś. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie wartościowy, podziel się nim ze znajomym, który zaczyna swoją przygodę z programowaniem. Zapraszam Cię również do oceny podcastu oraz tego odcinka przez lajki, opinie i recenzje. Do usłyszenia. Cześć!